bo w pierwszej lidze, znaczy w Ekstraklasie, chyba dwa sezony. No ale specjalne miejsce, tam zadebiutowałem przed zabrzańską publicznością, także no, mecz, można powiedzieć, jeden z tych wyjątkowych dla mnie. Właśnie z Gwarka poszedłem do Górnika, do rezerw Górnika, tam trzeba było się przebić do pierwszego zespołu, udało się. Trener Żurek dał szansę zagrać i jakoś to później się potoczyło. Akurat z tym przeciwnikiem strzeliłem sporo bramek. Akurat takie zrządzenie losu było, że padło na tą drużynę, natomiast no, drużyna jak każda inna. No, akurat przeciwko tej drużynie udało mi się nazbierać tych bramek sporo i daj Boże, żeby tak zostało też w sobotę, aby doliczyć do tego konta chociaż jedną bramkę. Czeka nas bardzo ciężki mecz z Górnikiem Zabrze i wydaje mi się, że to samo mówią górnicy właśnie, to samo mówi pewnie trener Nawałka, że dla nich to jest mecz na przełamanie. Mają dwa punkty, my trzy, także tutaj musimy się nastawić na przede wszystkim na walkę. Myślę, że zespół ma bardzo wiele silnych stron. Jest to zespół dobrze poukładany taktycznie, ma w swoich szeregach sporo doświadczonych chłopaków, którzy ciągną tą grę zarówno z tyłu, jak i z przodu. I na pewno zarówno jak grający z przodu Żywłaków czy na boku Kosowski pokazują, że potrafią przechylać szale zwycięstwa na swoją korzyść. W jakim składzie byśmy nie wyszli, to trzeba zostawić serce i siły na boisku, bo Górnik jest to drużyna może nie grająca pięknie w piłkę, ale jest to drużyna dużo biegająca i bardzo dużo walcząca. No zgadza się, mieliśmy przykład w pierwszej kolejce, gdzie na ruchu nie potrafiliśmy dociągnąć, powiedzmy, tego remisu do końca. Trzeba wyciągnąć wnioski z tamtego meczu, pojedziemy do Zabrza po to oczywiście, żeby wygrać mecz, żeby przywieźć tutaj trzy punkty do Bełchatowa. No ale na pewno zabrzańscy piłkarze tutaj się nie położą. Do tego godzina meczu, która no, nie rozpieszcza ani kibiców, ani a przede wszystkim zawodników, więc no, musi być pełna mobilizacja.